Po podpisaniu tego porozumienia przeważał taki pesymizm, i ten pesymizm rośnie. Czy ono rzeczywiście jest nic nie niewarte? Ja mam trochę inny stosunek do tego porozumienia, bo mm, ja rozumiem ten pesymizm. Nikt nie ma złudzeń ani co do intencji Rosji, ani do tego. Yy, że właściwie Rosja chce położyć Ukrainę na kolana, nawet jeśli odbyłoby się to za cenę dewastacji i zniszczenia tego kraju w całości. Że, ten, że ta wojna temu między innymi służy. To wszyscy wiedzą. Natomiast Ukraina jest, ja na to patrzę z perspektywy polskiej, a nie z perspektywy wyłącznie ukraińsko-rosyjskiej. A prawda jest taka, jesteśmy sąsiadami wielkiego państwa z 50 milionami ludzi, którego nie stać, kto się załamie w sytuacji, kiedy będzie musiało się reformować wewnętrznie i prowadzić wojnę. Znaczy to jest ponad siły Ukrainy. Czyli musi jaki jakikolwiek pokój, nawet czasowy, nawet przejściowy, jest szansą na konsolidację państwa ukraińskiego. Dla Polski scenariusze, scenariusze dwa fatalne. Są, tak, znaczy są fatalne w, w, w obydwu wymiarach. Znaczy, zarówno e, załamanie się Ukrainy w wyniku wojny, jak i załamanie się państwowości ukraińskiej w, w wyniku niewydolności państwa ukraińskiego. To skutki tego będą odczuwalne i w Warszawie, i w Zielonej Górze, i w Szczecinie. W związku z tym, jakakolwiek stabilizacja, nawet na czas y, krótki, jest lepsza od tego, co było. Więc ja rozumiem krytyków tego porozumienia. Ono rzeczywiście jest y, złe, znaczy w tym sensie, że daje nadal olbrzymią przewagę Rosji, a Rosja nadal jako agresor nie jest tutaj y, napiętnowana. Co nie zmienia faktu, że jeśli Milczą działa w y, Donbasie i jest szansa, że, że zamilkną. Nie wiemy na ile, na miesiąc, na parę miesięcy, na, może na ten czas, kiedy Ukraina jest w stanie zaabsorbować 17 miliardów z y, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co jest tak naprawdę ceną stabilizacji i uniknięcia bankructwa przez to państwo. Jest lepszym rozwiązaniem niż naprężanie mózgów i zachęcanie Ukrainy, walczcie, walczcie, odbicie Ługańskiej y, 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 i Krym, bo to jest niewykonalne. Ale też nie jestem przekonana, czy wykonalna jest reforma państwa. To musimy zostawić Ukraińcom, bo prawdę mówiąc, każdy doradzamy. naród ponosi, każda władza ponosi odpowiedzialność Pomagamy. za, możemy im pomagać, możemy im doradzać, ale nie, zbędzie, nie zrobimy tego za nich.